Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Custom Level do Tomb Raidera pod tytułem Tomb Raider 4 Gold Fighting Light. Jest ze mną Deseo i jej aksamitny głos. Witajcie, kochani. I kontynuujemy, moi drodzy, przeprawę przez ten cmentarz. O, nie, już duszek mnie goni. Tak, ale wiesz co, zlazłam tu od razu szybko na dół, tu jest woda kolejna. Ale wiesz co, tu mam apteczkę. Ja wiem, ja się tam wrócę zaraz. Ja po prostu się spanikowałam, bo nie chciałam, żeby mnie żarło znowu tą energię. W sensie tam dalej, do przodu? Tak. Co? No ej, te duszki. Ale czekaj, bo ty zeskoczyłaś tam na sam tak, dół. Tak, ja już nie mogę ze... Nie możesz wrócić? Nie mogłam się chycić drabinki. Nie, no to ja wczytam. To ja sobie zabiorę to. I tak mam dużo apteczek, tak mi zabierze trochę życia, to nic się nie stanie. Dobra, mam tą apteczkę. Czy coś jeszcze tutaj masz? Właśnie rozglądam się za tym, idę grobowcem. Tu nic nie ma. Tu jest chyba jeszcze jakaś amunicja w rogu. O, dokładnie. Amunicja do shotguna. No ja idę w tą amunicję. Znaczy w rogu. Bardziej, no przy wejściu tam z jednej strony. Dobra, nic chyba nie ma, chyba że jeszcze na tym grobowcu na górze. Kurde, gdzie ty masz tą? Przy wejściu tam jak na dół schodziłaś, to po prawej stronie od tego wejścia. Aha. Za takim nagrobkiem masz? Tak, mam. Dobra, i chyba tylko te dwie znajdźki możemy zeskakiwać na dół. Dobra. I tam na samym dole będzie woda. Dobra, zeskakuję tu. Dobra, no zadziałało. Dobra. Oh my god, kolejna jakaś wielka sala. No widzę właśnie. Jezu, psy jeszcze, masakra. No właśnie, ja się ich przestraszyłam. Ja pierdzie. Tu widzę sarkofagi, prawa, lewa. Kolejna apteczka, czyżby? Nie mów. O, amunicja do Uzi tym razem. Dobra. Aha, tego się nie zastrzeliwuje. I tam widzę drabinki, ale no nie wiem, gdzie my najpierw idziemy. Wiesz co, tutaj dwa postumenty się nie palą. Ale próbowałem strzelać, nie da się. No nie, nie da się. W sumie to trzy już. Okej, bo ja tu wszystkie sarkofagi otwieram. A, bo tu jeszcze przy wodzie są, no tak. No właśnie. Ale tam tu przy widzę... wodzie właśnie... A, tu jest apteczka mała. Tam jeden przy wodzie, to wiem, że nie miał nic. No właśnie przy nim byłem. I ten, tutaj ta drabinka przy nim prowadzi do zamkniętego przejścia, więc tam się nie dostaniemy na razie. No to gdzie najpierw? I tu też ten po drugiej stronie. Przy wodzie w ogóle są zamknięte przejścia, jak coś po drabinkach jak idziesz. Czyli musimy obrać drogę tam wcześniej, którąś drabinką iść. Aha, bo to jest zamknięte, dobra. A nie, czekaj, tu też wszystko jest pozamykane. Weź się rozejrzyj, zobacz. Wszędzie masz kraty zamknięte, jak patrzysz na te drabinki. Ej, ale zobacz, nad tymi wejściami masz jedynkę rzymską, dwójkę. Jest, no i kliknęłam na jedynkę i się otworzyło. Znaczy w sensie kliknęłam. Weszłaś tam na jedynkę. No, to może tak. Trzeba tak po kolei. Pewnie tak. Ja nie zauważyłem tej jedynki wcześniej. Ja też nie, dopiero jak na nią wskoczyłam. A, bo ty na sarkofag wskoczyłaś. Tak, a o czym ty mówisz? Bo tam na górze masz jeszcze taki znaczek, że jedynka. Aha, to nad kratą. Nie, ja nie chciałem skakiwać, tylko mówię, że zobacz, że jedynka jest, dwójka i tak dalej. Rozumiem. Ale kurde, na tamtych sarkofagach nie widziałam dwójka i tak dalej, chyba że po prostu już nie piszę, wiesz, o co możliwe, chodzi. Kolejna... Możliwe, możliwe. Ewentualnie tutaj coś znajdziemy, nie. Co się otworzy, wiesz. O nie. Dlaczego? Co tu się dzieje? Nie, no znowu mam ten bug z tą muzyką. Ja mam muzykę, ale mam w miarę cicho. Ona mi się sama podgłaśnia. Jezus Mary. No jest nie dziwnie, wiem, do dwójki. A to jest jakiś labirynt? Tak, ale znalazłeś tą dźwignię, że jesteś nie, taki... Nie, tylko mi ją pokazało, w sensie. No właśnie, ja też. Coś mi wyskoczy tu za rogu. Nie, to jest super labirynt. Ja trzymam się lewej na razie. Jezus, mam ją. A szłaś gdzieś do końca? Ale gdzie poszłam, nie powiem ci, gdzie poszłam. No po prostu nie wiem. I on otwiera to dwójeczkę. No, potem była dwójeczka przy tym, więc... Aha, zombiak idzie do mnie, spoko. To chyba... tak...
Ale tu jak nic jest jakiś sekret ukryty w tym labiryncie. Mogę się założyć. Jakoś nie chce mi się szukać. No, też by mi się nie chciało. Boże, gdzie ty masz ten dźwignię? Tak jak ten, ja wiem, że na pewno ci mogę powiedzieć tyle, że wlazłam Na lewo. Czy w na obrzeżach szukałaś tego labiryntu, czy gdzieś w środku? Nie, wlazłam na pewno na lewą, po lewej, jak przeskoczyliśmy te kolce. Dobra, mam. I chyba na prawo, później idzie chyba na lewo. Mam, w jakiejś tam wnęce znalazłam. No i otworzyła się dwójeczka, dobra, teraz tylko jak wrócić, jak stąd wyjść. Jak idziesz to na prawo do końca. Chyba mam, czekaj. Lewo i prawo? No mam, dobra, mam to. To jest. Ojej, pierwszy raz słyszę, widzę takie rozwiązanie. Słuchaj, jest pomieszczenie, ale dziwne, gdzie jest mnóstwo palników i załącza się taki toksyczny gaz, czyli przez pożar, tak? No, dym po prostu. Wiesz, o co chodzi? No, rozumiem. Bo ja tam wchodzę właśnie, czekaj. I tu będzie kombinacja dźwigniami. Niestety. Chyba... A jest toxic gas, to prawda. Gasi chyba palniki, tak mi się wydaje. Ta taka naprzeciwka, jak się wchodzi, nie? Tak. Ta gasi palniki. I teraz ja przeciągam tą na lewo ode mnie. Naprzeciwko gasi palniki. Tak, i przeciągam tą na lewo. Idę dalej teraz. Wiesz co, otworzyła mi się bramka numer 3, ale jest jeszcze jedna dźwignia z jednym palnikiem i ja chcę to sprawdzić. Ej, ale przecież... No, co? Przecież, poczekaj, pociągnęłaś to, co gasi, potem którą? Ta, co gasi, jest naprzeciwko i zaraz tą obok. A, dobra. To jest więcej dźwigni, ja widzę 3 jeszcze. Tak, jest tutaj wciul tych dźwigni. No i przeciągnęłem tą obok i nadal drzwi mam zamknięte. Tak, bo będą zamknięte dopiero... A trzeba... Kurde, podpaliłam mi. Czyli trzeba wszystkie przeciągnąć, tak? Tak. Dobra. Nie wiem już, jakie przeciągnęłam i to jest teraz najgorsze. A, bo tu można się po prostu wyjść i się zregenerować, dobra. Myślałem, że to będzie trudniejsze. Tak, jeszcze jest jedna jakaś ostatnia mi została. No mi 3 jeszcze, masa. Zapiszemy to. Bo bramka teoretycznie już mi się otworzyła, ale chcę zobaczyć, co jeszcze. O Jezu, zagmatwałem się teraz. Może coś do sekretu? Jeszcze się otworzyło i jeszcze jakieś kolejne drzwi się otworzyły. Także i bramka, i jakieś drzwi. Ale gdzie? Drzwi może na dole. No dobra, drzwi mi się otworzyły i teraz jeszcze mi został jeden przełącznik. Zastanawiam się, gdzieś te drzwi chciała najpierw znaleźć. Są te drzwi, widzę. Na dole gdzieś? Zanim do bramki, no. Zanim do bramki, to bym do tych drzwi. Shotgun. Ładnie. Ja w ogóle z tych Uzi ani razu nie skorzystałem jeszcze chyba. To jest sekret. Była muzyka. Nice. No. Że fajnie. Aha, i trójka też mi się otworzyła, dobra. Prawie bym się podpalił o ten stojący tutaj, no, znicz, czy jak to tam? Znicz. Nie wiem, jak się to tam nazywa, kadzidło, nie wiem. Czekaj, gdzie masz te drzwi? Na dole? Tak, na dole, zaraz naprzeciwko tego basenu. A, tutaj! A ja myślałem, że to musi się otworzyć, że tam będzie wyjście w ogóle z tej lokacji, że dalsza droga, wiesz, etapu. Nie, nie, nie. Dobra, shotgun mam. I duża apteczka. No, to pięknie. Ej, ładnie nam idą te sekrety. Ej, ile już mamy? 2, tak? 5 na 3 nam pokazuje ogólnie. 5 na 3. Kurde, gdzieś zgubiłem tą kartkę, bo tak to bym wiedział. No wiem. Ojej. Aha, i trójka nam się otworzyła, a trójka jest... A, na razie nie ogarniam, nie wiem, o co chodzi. Ja tam wbijam już.
Wiesz co, no jestem w wodzie, która ma prąd, tylko że... To jest taki prąd, że teoretycznie... No. Czy to możesz wypłynąć? Możesz go pominąć jakby? Tak, można go pominąć. A od razu skoczyłaś do tej wody, a tu po bokach nic nie ma? Patrzyłaś? Jeszcze, ale nie, tam dalej już nie ma prądu. To tylko w tym odcinku takim. Aha, okay. I to nam daje postument do góry, czaje. To jest taki korytarz z prądami. Ja w lewy wpłynęłam. Jesteś tam? No jestem. No. Tylko ona tak płynie, jakby chciała, nie mogła, nie? No, ale to nie jest taki prąd, którego w ogóle nie wiem, można przypłynąć. Wiem. Po prostu spowalnia, nie? Tak. Jeszcze się tu rozejrzę dookoła, zanim wejdę na górę. Bo nie wiem, czy są tu jakieś znajdźki. Ale lewy czy prawy to nie ma znaczenia, bo to do tego samego prowadziło chyba. Tak, a mi się wydawało, że prądy są odwrotne, wiesz? Tak, tak? Mi się wydawało. Że jeden ciągnął w tą stronę. Aha, nie, obydwa w tą stronę, dobra, nie. No. Nie było pytania. Spoko. I tu się podwyższyło coś. No, a tam widzę, że jeszcze drugi musi się tak jakby podwyższyć, bo po drugiej stronie też widzę coś takiego. A nie, czekaj. Tu co trzeba wykombinować. Tam widzę jakieś kolce na górze, masakra. Tak, nie wiem. Muszę to wyczaić, jak one idą. Kurde. Ej, to nie będzie takie proste. To jest ciężkie. O fuck, gdzie... Ej, gdzie ja skoczyłem? Jest, gdzieś jestem. Ja też gdzieś jestem, ale jak w ogóle tylko na jednych kolcach byłem i przeskoczyłem w ogóle drugie i gdzieś na jakiejś płytce wylądowałem. No ja też na płytce, no, ale ona mnie i tak nigdzie w sumie nie prowadzi. No mnie też nie prowadzi, ale wiesz co, widzę jeszcze naprzeciwko. No, właśnie. Też widzę naprzeciwko, ale to by chyba się dało nawet stąd. Da się tak stąd? Da się. Sprawdź to. Da się. Tak? Tak. Okej. Okay. Chyba, że ty jesteś na innej płytce, nie wiem, ale mi się udało. Nie, na pewno nie. Wydaje mi się, że nie. Na ukos pewnie przeskoczyłeś. Nie, na wprost. Naprzeciwko miałem płytkę. Ale no i tak tu mi nic nie daje. Ale no nic nie daje, bo tu też nic nie ma, lol. Ej! Ty! Już wiem! Zobacz sobie na sufit tam, gdzie kolce. Ja! Znaczy no, że trójki są. Nie. Ale co masz na suficie? Wydaje jeszcze? Mi się, że kolejność. Poczekaj, nie ma tam 1, 2, 3, 4. Nie, są trójki nie. Wszędzie. A może wszystkie trzeba obskoczyć? To a możliwe, ja byłem tylko na jednej. Właśnie. No bo tu nic nie ma na tych kafelkach całych. No. Chyba tak trzeba zrobić. A teraz ja sobie przeskoczę na drugą stronę i zrobię w ten sam sposób. Ja tak samo, ja tak cały czas robię. No, otworzyło mi się. No. Tak trzeba zrobić, ale powiem ci, że to nie jest takie proste. Jezu, jeszcze akurat wskoczyłem na to, jak kolce się wysuwały. Stój. Jezu. Jest, kurde, otworzyło mi się i zginęłam. Ej, mi też. A mi się cały czas tak dzieje. Kur... Źle. Ej, teraz mi się nie otworzyło, no co za shit. Przed chwilą robiłem tak samo i mi zadziałało, nie? No, chyba mi się udało. Jest, udało mi się. No mi też. Jakiś synchro. No nie. Czekaj, na dół, tak? Teraz? Co? Ej, ale fajne te grobowce, podoba mi się. Mi tak samo, bardzo fajne. Mega. Fajne rozwiązanie. Czekaj, ale z której strony? No właśnie, już teraz nie wiem, bo niby polazłam. Aha, dobra. Nie, nie z tej, to ja w słowo polazłem. Okej, znowu psiunki. O nie. Kurde, nie! Gin! Wody mnie. Spadłam do wody. Dobra. Czwarta dźwignia. Okay. No ale gdzie jest ten drugi pies? Albo ja go już zabiłam? Możliwe, nie zauważyłaś po prostu. A on zniknął, bo wiesz, że tutaj znikają. No, niestety. Znikają niestety. No dobra, tu wszystko.
tych się postumentów nie da rozwalić? Sprawdzałem, nie da się. No dobra. Ciągamy. Aha, i ostatnie się otworzyło. Tak, ostatnie, więc tam już będzie pewnie wyjście. Mhm. Ewentualnie coś innego się jeszcze otworzy, nie wiem. Ale podobają mi się te rozwiązania, fajne są strasznie. Takie challenge, nie? W każdym pokoju jakiś challenge inny. Tak. Zgadza się. Dobra, już widzę jakieś znowu... O Boże! Jak już tak gadasz, to już mi się odechciewa. Nie wiem, czy to jest... Nie, może nie będzie takie trudne. O nie, zgniecie mnie. No, zgniotło mnie. Okej, okay, jakieś gniotki tam są. No, są takie ściany przesuwające się. No skocz, Boże! A dałoby się od razu tam na tą drugą skoczyć? Pewnie nie. Fuck, udało się, lol. To nie jest takie proste. No nie jest. Bo ono to trochę robi flegmatycznie, muszę ci powiedzieć. No. O, jest dźwignia naścienna. Jak przeskoczyć? A nie da się tego przeskoczyć od razu na drugą stronę? Wiesz co, mi się udało, zcheatowałem lekko. No właśnie, chciałabym to... Tylko mnie popchnął ten blok jakby trochę. No tylko mnie troszeczkę... Trochę mi ten blok pomógł, że tam doskoczyłem. No czaję. Mhm. Ja bym to tak spróbowała zrobić. No spróbuj. Nie. Nie. No mi się udało, cheatowałem. Ej, idź, cheaterze. I wiesz co? Łańcuchy się pojawiły w tej sali głównej. Dobra, ja to zrobiłam po bożemu. No i git. Ale jeszcze z drugiej strony. Dobra, mam to. No i jest u góry dźwignia, no. Ale jak na te łańcuchy wskoczyć? Kurde. Aha, czyli musimy się wrócić na sam początek. Tak, musisz, my na samą górę się... No. A ty już wróciłeś? Tak. Jakoś mi się udało. Z tego środkowego skocz sobie tak po skosie na taką tam platformę. Dobra. W sprawie, bo z lewej strony masz taką platformę, to będzie ci łatwiej. Aha, czaję, dobra. No, to będzie bez problemu wtedy. Mhm. O nie, ale te płytki tutaj na górze, one się rozpadają chyba. Nie chcę nic mówić. Zapadają się, bo tak no, to wyglądało. Tak wygląda. Jeszcze. Dobra. Idę na górę. Doskocz. Jezus Maria. A nie, to jest basen, to czyli od tamtej strony. Dobra, ale nie wszystkie się tu rozpadają, więc spoko. Aha, okej. Okay. No nie wiem, ja mam problemy ze wskoczeniem na tą drabinkę. Nie, mi się udało za pierwszym razem. Ona, no teraz, ona jakby, nie wiem, podchodzę do niej i jakby nie mogła do niej dojść do końca. Aha, rozumiem. Jakby ją coś blokowało, ale dobra, już jestem. No i git. Dobra, jestem na drugim łańcuchu. Mhm. Ja się dopiero wspinam. No spok. Doskocz, doskocz, jest. Kur! Aha. Spoko, mm-hmm. spoko. Mhm. 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 Masakra, jak się wystraszyłem. Ale mogłem się tego spodziewać, że tak to się zadzieje. Już jaka muzyczka się włączyła. Dobra. Lecę na drugi łańcuch. Aha. Koniec Co? Poziomu tam jest. Tak? No. Aha, a no to i nie lądujemy zagraliśmy... nie wiem gdzie w sumie. I aligator, kroko... O nie, Desa, będziesz musiała mnie tutaj wspierać mentalnie, bo ja nienawidzę krokodyli. Co to za dźwięk? Wiesz, jak u mnie to zabrzmiało? O, teraz lepiej. O
Nie, to będę darł się. Będę robić... O ty, Baba Jago, nie powiedziałeś mi o tej kuli. No, ale mi też tak wyskoczyło na twarz. O ty! To taka kara dla ciebie. Aj, ale tu ładnie w tym nowym poziomie. Tylko tak, nie wiem. Dziwnie się przeteleportowaliśmy gdzieś chyba. Czekaj, już idę. Czekaj, ja zabiję od razu tego krokodyla, bo jest w dobrej pozycji. Jestem, o jak ładna kaccianka jest. Jestem w dobrej pozycji, poczekaj. Dobra, zabiłem go. Jak się nazywa ten poziom? Taka piękna muzyka. Voodoo Land, no, muzyczka piękna. Ślicznie tu jest. Już mi się podoba. A już mi się zbagował oczywiście głos, znaczy muzyka. W ogóle już zostało nam tylko 15 minut rozgrywki i muszę robić mielone, jak mi się nie chce. Jak ktoś za mnie zrobi te kotlety? Ej, ja bym zjadł. Chętnie wpadam na obiad do ciebie tam deser. No, no najchętniej wszyscy by do mnie wpadali na żarcie, ale kuźwa robić nie ma komu. Zawsze tak jest, nie? Tak. Namęczysz się, namęczysz, nie? Jeszcze mi kuźwa od wiedźm, od kuchni wyzywają w domu. Po ale namęczysz się, namęczysz, a potem zero pochwał nawet, nie? Dostaj. Tak, jestem szątka i kuchta. I jeszcze szeptucha do tego. Jest. Z szeptuchą to się zgodzę. Ej, tutaj sobie... jest, ale to szotka nam już mieliśmy. No, mieliśmy, ale miałem ci o tym powiedzieć właśnie, żebyś sobie rozwaliła. To co, my jeszcze ciśniemy dalej? A, no, mamy dopiero 21 minut. A, no to dobrze, dobrze. To co chcesz, tak... Ale mi się tak baguje, no kurde, no nie wytrzymię zaraz z tą muzyką. Ale jest Irlandia. Ale ładnie, to tylko ja się boję do tej wody wskakiwać. Ale ja na razie, to nie, ja do wody na razie nie. Tutaj nic nie ma, nigdzie nie mogę wskoczyć nawet, jak poszedłem wzdłuż ja tej razie skarpy. Tych, na razie tutaj idę sobie wzdłuż tej wysepki. A ja się spieprzyłem do wody, nie? Zanieczyszczasz. Słucham? Ona już jest zanieczyszczona, potem Larą zanieczyszczą, co to ma być? Przecież ja nie robię tam nie, kupy no, ani... No nie, mówisz, że się spieprzyłeś do wody, no to zanieczyszczasz. Te czasy, kiedy się sikało w łazie, w jakimś jeziorze albo gdzieś już minęły. Okej. Okej. Nie, no ja robiłam gorzej, ja szczałam w basenie. Oh my god. Jakie wyznania w ogóle. Szczałam w basen. Się na basen za, jak się było dzieckiem i się szczało, nie chciało się iść do kibla, ale to tak dzieci robią do dnia, po dziś dzień, także wiesz. Jest taka żółta plama jest... nagle na basenie, nie? Za tobą się roznosi. Nie, zawsze tak machałam rękami, wiesz, jak pływałam, albo marzy się z koleżanką pluskam, żeby wiesz, ten żółty kolor się rozmógł. Jak najszybciej. Jakie sposoby, Deseo? Dzieci, nie róbcie tak. Każdy sobie radzi jak może. O Boże, mój brzuch. Boże, wpadnę do tej wody i nie mogę z niej wyjść. A byłeś w tej wodzie? Właśnie, chciałam się zapytać. No nic czy w tej wodzie nie ma. Nie, nic, nic w tej nie wodzie ma. Nie ma. No to walić tą wodę. Ale wiesz, żeby tu... Te tekstury tu po bokach to mi tak wyglądają, jakby gdzieś można było... gdzieś mógłby być na przykład skitrane jakieś przejścia. Zaciąłem się tak, że nie mogę się ruszyć w ogóle. Zupełnie, Laru, nie mogę się... Nic nie mogę, pierdnąć nawet nie mogę w tej wodzie. Dramat. No i znowu... Boże, nie... Ale ty jesteś cały czas w tym pierwszym basenie? Tak, już teraz wczytałem. Gdzieś ty poszła teraz? Dalej gdzieś poszłaś? No dalej, jestem dalej. Ale skakałaś po tych skałach tak jakby, tak? Tak. Dobra. Nie no, dostanę zaraz pierdolca za przeproszeniem z tą muzyką. Muszę co chwila włączać opcję, żeby mi się to wyciszyło. Tu mam flary jakieś. To nie jest śmieszne.
Nie, bo mi się coś po prostu zrymowało. Mam pierdolca w dupie stolca. O Jezu! Widzę, że dzisiaj takie tematy u nas. Sprawdzam, wiesz co, tutaj te około gówniane, bym powiedział. Sprawdzam tutaj wszędzie te ściany, czy gdzieś się można tutaj... Co ty robisz? No spieprzam się cały czas do tej wody. No co za zbok? Świnia jedna. No nie mogę tutaj nic zrobić, to... O, w końcu skoczyła, no. Dobra, idę gdzieś dalej. Co my tu mamy? W ogóle coś tu jest? W ogóle na pewno można wchodzić? Nie. Otworzyło mi się jakieś przejście, nie? Jak szedłem, słyszałaś? A jakieś nietoperze? Na pewno. Ej, ale... Na pewno słyszałam, że ci się coś tam otworzyło. Na bank! Na bank słyszałam! No ale w sensie, jak przychodziłaś tędy, czy słyszałaś? Nie. O Boże, mój brzuch. Ale jesteś przy takich kratach zamkniętych? Czy nie jeszcze? No jestem już gdzieś zamknięte, tutaj są wszędzie dookoła kraty. A, no to dobra, to ja dopiero doszedłem tu. I tu za jakieś roślinki się wtopiłem. Byłaś tu? No jestem gdzieś, tu skaczę, ja tu na razie te boki wszędzie sprawdzam, wiesz? To jest jakieś takie... Jezus Maria, mam scenkę z tą wodą całą. O Jezu, ja nie, to gdzieś ty polasz. Ja takie... Bo ja szukam na... Ja chcę ci powiedzieć, żebyś się tu skupił, mój drogi. Bo no, to skupię jest się. Trzeci level. I wiesz co to oznacza? Ticket! Co? Ticket! A no tak. Ej, no ja przeszłam przez te kraty po drugiej stronie, ale ja nie mam żadnej cutscenki. Ale nie, ja przeskoczyłem przez jakieś zielone gumwo. Przez co? Gówno zielone? No. Tak. Ktoś jadł za dużo szpinaku chyba. Nie, tu jest była taka zazieleniona, nie wiem, zazielenione przejście. Nie wytrzymuję zaraz. Ej, ale ja nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, bo to się ze mną jest. Zamknęło. O właśnie, widzę! Tak, mam teraz tą cutscenkę. Dobra, ale znalazłaś coś tam w tym, na tamtym obszarze, jakieś znajdźki? Znaczy, da się przejść tam za te kraty. A, czyli najpierw gdzie idziemy? Tutaj? Gdzie no tutaj, ja jestem? Tutaj, chodź. Ale tutaj. Tu się dzieją dziwne rzeczy. To znaczy? No, kule latają. No, toczą się, no proszę, ty mnie łapiesz za słówko. Latają, floating island, kurwa. Okej, okay. Floating island. Jaki krzyk. Co tam się dzieje u ciebie? Dobra, widzę jakieś tam przejście, ale nie wiem, czy to tak zadziała. No właśnie. Aha, to jest blok do przesuwania, spoko. No jest jakieś przejście tutaj, no. No też mam flary i to jest blok do przesuwania za tymi roślinkami. I znowu jest takie, aha. A to kula była do widzę, przesuwania. No. Aha, to kulę przesuwamy. No. I tu jest amunicja do shotguna. Ale tu jest takie miejsce z gwiazdką. Chyba trzeba tą kulę tam ustawić, no, ale nie wiem tak, jak. No jak, dookoła ją po prostu przepchać. A, no tak, z tej strony, fakt. Cały czas gonimy tą Lasencję. Mm-hmm. Nie możemy jej dogonić. No bo ona ma ponoć to serce, tak? No chyba tak. Albo ona wie, gdzie to serce. Albo nie wiem, nie pamiętam już, jak tej historii to było. Też już nie pamiętam. Prawie aż, dla Lary aż, to jest... Aż chrypka coś... cię złapała, widzę, z tak, tych wszystkich. Tak. Śmiechów i achów. O Boże. Boże, jak jej nienawidzę przesuwania, no. Ja też. Dobra, jeszcze jedno... Jeden suw. Jedno ja pchnięcie i już. Dostałam, dobrze, że to się zaraz kończy. No właśnie, słyszę co chwilę jakiś śmiech. Co chwilę jakiś temat o kupie.
Widzę, że ty też lubisz takie tematy. Nie, mi się teraz coś innego przypomniało, że mi się otworzyły drzwi, słyszałaś? Ja pierdolę. Czy ty masz przypadkiem pasenka na głowie, blond? Nie. O fuck! O nie, leci ze mną kula. No, za mną też. Właś tam, dzido. Jezu. No jestem, ale tu jest teraz tak, albo tu... To, ej, ale włączyła ci się muzyka jakaś dziwna? No, aha, dobra, zraniło mnie, nieważne. No i muzyczka mi się jeszcze włączyła, zajebiście. Oh fuck shit. Co? No zginęłam. A tamte strzałki cię zabiły, czy co cię zabiło? No, to mnie to... Po prostu sobie stanęłam, nie? I sobie stoję. O Jezu, ile tego tu jest. Ale to wszystko na kucakach się tak, przechodzi. Tak, no tylko, że nie byłam na to przygotowana, nie? No. Myślałem, że to będą jakieś karkołomne skoki. Powiedz mi się, poruszasz, w którą poszedłeś, bo jest prawo, lewo? Chyba w lewo, tak? Lewo, w lewo, no. Ja nawet nie wiedziałem, że tam jest w prawo jakieś przejście. A tu są drzwi, tylko... Nie, tu są drzwi, ona je skopa bierze, nie? Dobra. I tu jest... Czekaj, co tu jest? Aha, figurka, lalka wudu chyba. Okej. Okay. No jest taka lalka. Dobra. Ale tam nie ma nic. No widzę. Co to jest? I co, wracać się teraz musimy? Ale trochę ona przypomina... Czekaj. Voodoo doll. Voodoo doll. A kogo ona przypomina? Nie wiem. Myślałam, że Larę. Nie no, bez przesady taki ryj. No ale to jest lalka. Dobra, wracamy się w takim razie. No wracamy, o Jezu. Ale to tam w drugą stronę nie było nic, tak? W końcu? No w drugą, od tej strony, bo ja jak wlazłam tam do tego pomieszczenia z tymi kratami, to ja poszłam na prawo, a ty poszedłeś na lewo. Więc ja bym jeszcze do końca na lewo się udała. Dobra, dobra, tam, dobra. Jest. Tak zrobimy. Bo tam po prawej stronie jak będziemy... O! Okej, jak będziemy szli, spadaj. Aj, czekaj, tu jest chyba jakiś skrót, powiem ci. No ale on jest zamknięty. Czy się otworzyło? Nie, zamknięty. Ale dupa. No, tu jest zamknięta. Po prawej stronie można obejść... Bardzo mam niepokojące dźwięki, jakby jakiś... Ja też. Jakby jakiś goryl gdzieś, albo jakiś, Jezus, nie wiem, King Kong. Naprawdę coś słyszę niepokojącego bardzo. I nie podoba mi się to wcale. Ja się boję, nie, zakończmy ten odcinek. Jeszcze trochę. Deseo, nie rób mi tego. Sprawdź, czy się miejsca na dysku nie kończy. Ale spoko, jak wyjdziesz... Nie, jak wyjdziesz na zewnątrz, to zobaczysz, że muzyka się od razu zmieni. Boże, ale te dźwięki były creepy. No, powiem ci takie, no... I się teraz zastanawiam, czy tutaj próbować przestakiwać na przeciwko tutaj tylko... Ej, ona w coś celuje... Aha, w nietoperza celuje. W nietoperza. Ej, a to zielone coś na podłożu to nie jest jakieś bagno, nie? To jest bagno. Aha, no to jest... Nawet tam nie skakuj. Zaraz pójdziemy tam dookoła. Czekaj, to idziemy na lewo, czy jak? Ale jeszcze tak, na lewo, tak. Mówię, zaraz tam pójdziemy do koła, tylko jeszcze to lewo chciałam sprawdzić. No, ale tutaj jest bagno, nie? Dalej. Więc ja przeskakuję naprzeciwko. No, naprzeciwko. Tu można tą lalkę włożyć. A, faktycznie. I się otwierają drzwi. No otworzy. I teraz co teraz? Wiesz co, może najpierw tam, może tam jest, gdzie ty byłeś, może jakiś sekret był, bo tutaj z tą lalką to mi się wydaje, że bardziej do, wiesz, do dalszej części levelu. A może to jest do tiketa? Nie no, raczej nie, bo cutscenka się normalnie z tą babeczką pokazała wcześniej, nie? Jeszcze tylko tu na zewnątrz chciałam sprawdzić, tam gdzie jest drzewo, czy tam nie jest nic podkitrane. Byłeś ja się tam? Spieprzyłem teraz do bagna tym razem. Ty tak widzę, trochę olewawczo to tutaj podchodzisz tu do tego. Czemu? Bo ja widzę, że ty się tu nie rozglądasz za tiketem. Nie, bo ja się nie orientuję, bo ty tak wyprułaś do przodu, że ja nie ogarniam. Jak ja się cały czas w tym basenie tam bawiłem. A ja się teraz pluskam w bagienku. Czekaj, to ja pójdę jeszcze z tej strony. Aha, tu są te pochodnie do zapalenia. Jak słuchajcie, jak kręcam, że się nie stara, a on już jakiś
Dlaczego? No bo Dlaczego jak tak możesz tak myśleć o mówisz? królu Teera? Ale ja Ja tak nie nie myślę, wiem. ja sobie jajca po prostu robię. No ja teraz też. Okej. Czekaj. Coś tu jeszcze jest. Nie, no tu się trzeba rozejrzeć. Nie, no rozglądam się. Teraz idę w drugą stronę, tam gdzie ty byłaś. Za te kraty, tak? Ale no to tam idziemy w końcu, tak? Znaczy, no bo mnie tu jeszcze nie było, więc chcę zlukać, jak to wygląda. No idź, idź. No to jak chcesz, to też możesz tutaj iść. Idę, no idę, idę, idę. A faktycznie... No Jezu, i się... Zwalił. Wjechałem znowu. Jezu! I ta muzyka pieprzona. Czemu ty nie masz takich bugów? To jest nie fair. Ale jakich bugów? No z tą muzyką. A, nie wiem dlaczego. No wskocz mi tu w końcu, Boże. Dobra, i teraz po tam, tych, ty już skakałeś tutaj po tych skrzyniach? Nie jeszcze. A, bo ty jeszcze do nich nie doszedłeś? No, jeszcze nie doszedłem. Ja chcę ci powiedzieć, że przy tych skrzyniach to są te pochodnie. O nie. To może trzeba tak czy siak zrobić i tę część i tą z lalką, wiesz o co chodzi. Wiem. To nie wiem, idziemy tutaj, kończymy czy co? Nie wiem, ja bym stanęła przy tej bramie i bym po prostu zakończyła, bo i tak już jest 36 minut. Tutaj przy tej bramie, gdzie spróbuję wskoczyć, tak? Dobra. No, znaczy się ja stanęłam przy bramie z pochodniami, bo jeszcze tam... Dobra, nie, dobra, dobra, nie dobra. Tylko ja poczekaj, muszę się tam dostać, bo mam problem ewidentny z doskoczeniem tam, bo cały czas się wpieprzam do bagna. No, w końcu się udało. Ale ja nie wiem, czy my nie, tędy, nie, tędy nie możemy. Nie, musimy iść do brzegu. Docelowo będziemy musieli iść do brzegu tam, tak jak tu przyszliśmy. Bo tędy przy tej bramie nie dojdziemy tam na drugą stronę. Ale da się tutaj chyba doskoczyć. No. Czekaj. No, nie no jestem przy tej bramie, to co? Co mamy robić teraz? Okay, kończymy się. Czy? No kończymy, kończymy, tylko patrzę, czy da się tu. Kurde, jaki shit. Czekaj, jeszcze ale gdzie ty masz skok? Te pochodnie? Tam dalej gdzieś jeszcze skakać trzeba? Przy jakiej ty jesteś bramie? No poszedłem na... Poczekaj, jak weszliśmy w ogóle do tej sali, to na prawo. Aha, no to ty już jesteś przy tej, bo ja mówię jeszcze, że jest brama po samym, na samym środku. A to ja już tam mówiłem o tym, tak, z pochodniami, że do zapalenia no, w sensie. Aha, no okej, okay, dobra, to poczekaj, jeszcze nie mam je przy bo ja myślałem, bramie. Że ty znalazłaś pochodnie, które mi się zapala nie. Tamtą bramę. A, dobra. Bo ja już tym miałem tą bramę i mówiłem o tym, że tam są te pochodnie. A no to nie słyszałam. No tak mnie słuchasz, wiesz co. Kurde! No, mam już, dobra, przepraszam, już, już no, nie, nie, jestem, nie. Jestem za tą bramą, tą taką, co mówiłeś jestem. Wcześniej, nie? Tak, dobra. O, to tu skończymy, tak? Tak. Dobra. No to, w takim razie mamy nadzieję, że wam się podobało i trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, pa pa! Pa, pa.